Cześć, witajcie na kanale Git, ja jestem Burzyk. A ja Doman, siemanko. ROG B301, transmitter FM, Bluetooth do samochodu z funkcjami ładowania telefonów, obsługiwania kart pamięci i pendrive'ów. Jakiś czas temu na naszym kanale testowaliśmy ROG B300, który był poprawnym urządzeniem. Działa do dziś bez problemu. Działa do dziś, obejrzyjcie sobie test. B301 już na pierwszy rzut oka widać jest nieco mniejszy. Poproszę Cię, Panie Domanie, o wymiary 301. No to mamy tutaj 36x48x71 mm. Jest też delikatnie lżejszy, no ale to nie ma większego znaczenia w przypadku ładowarki samochodowej. Na razie 300 odłożymy. Jeśli chodzi o wygląd, no to na dole klasyczne, tak jakby klasyczna konstrukcja pasująca do zapalniczek samochodowych. Wykonana z takiego całkiem nieźle wyglądającego tworzywa. Mam nadzieję, że ono nie będzie się za mocno rysowało. Od razu, bo to widać, że to jest to samo tworzywo, co w roku B300. Powiem Ci, że no widać rysy po roku użytkowania, ale to nie jest tak, żeby to jakoś strasznie było zniszczone. Widać, że często było wciskane, wyciągane. W każdym razie widać, że to jest mocne tworzywo. Tak jest i to jest najważniejsze. Na górze już tego nowego ROGa, czyli 301, mamy tworzywo błyszczące i ono na pewno będzie dużo bardziej delikatne i bardziej podatne na uszkodzenia, więc trzeba będzie po prostu o nie dbać. Omówmy sobie jego wygląd. Mamy na górze przede wszystkim dwa przyciski. Jeden do zmiany utworu w lewo, drugi do zmiany utworu w prawo. Tak, bardzo przyjemnym skokiem. Te są akurat dość głośne i hałaśliwe, za to główny przycisk jest już taki bardzo ciekawy, gumowany, ale takie ma bardzo wyraźne, też takim wyraźnym, jak prawie że jak od myszki, dokładnie tak. Środkowy przycisk właśnie służy za włączenie urządzenia oraz odbieranie czy wybieranie połączeń. Dodatkowo nim też będziemy potwierdzali ustawienie danej częstotliwości radiowej. Nad tym przyciskiem będzie właśnie delikatny wyświetlaczek, z którym dosłownie kilka najważniejszych informacji się pojawi. Jeszcze wyżej mamy gniazda USB. Dwa klasyczne USB A, jedno jest tylko do ładowania i zaraz sobie prędkością mówimy, drugie do odtwarzania pendrive'ów, nawet do 32 GB, również pliki w formacie FLAC działają. Pomiędzy nimi znalazło się USB-C, które służy też tylko do ładowania. Na dole z kolei, bo tak jakby lekko od spodu, mamy gniazdo na karty pamięci microSD, również do 32 GB, również pliki FLAC będą tutaj odtwarzane. Wizualnie bardzo spoko, aczkolwiek ja bym wolał wciąż, żeby ono było jeszcze krótsze, jeszcze niższe, bo wystaje kilka centymetrów nad gniazda, mogłoby się wpasować tak idealnie. Wtedy jest też bezpieczniej, bo nie zahaczymy o nie ruszając ręką. Podłączmy, zobaczymy jak działa. Jesteśmy już w samochodzie, ja już wcześniej parowałem oczywiście urządzenie z smartfonem. Zobaczmy teraz jak szybko złapie połączenie przez Bluetooth. Komunikat już się pojawił w radio. Działa błyskawicznie. Środkowym przyciskiem możemy odebrać połączenie bez najmniejszego problemu, a z prawej i z lewej strony zmieniamy następne utwory na pendrive'ie bądź w Spotify'u, ewentualnie na jakimś odtwarzaczu wbudowanym w telefon. Nie ma z tym żadnego problemu. Dosłownie chwila o jakości dźwięku i szumie. Szumie, który na spauzowanej muzyce, na bardzo głośnym regulatorze, że tak powiem, daje się usłyszeć, ale tak naprawdę nikt nie ma głośno ustawionego radia, jeśli nie słucha muzyki, więc jest to, myślę, wartość pomijalna podczas odtwarzania muzyki. No i co, włączmy sobie Fire in a Love i zobaczymy wtedy. Damy sobie głośniej na smartfonie, no i tu będziemy sprawdzali, jak reaguje. Żadnego szumu nie ma. There's a feeling in my soul, can't defeat it. I lose control on my gets it. Sprawdźmy na cichej muzyce. Ja się nie mogę niczego dosłuchać. Nie ma szumu. Jest delikatny. Ale to naprawdę minimalny. Jeszcze jest. Zasrany smród z tyłu, panną bąka i mi to śmierdzi teraz. Słyszałem nawet, jak żeś plutał tam, kurna, ten fotel. Dobrze jest. Co się trząkasz, aż cały Audi chodzi. Cicho! Ja
jakość brzmienia tak dobra, jak pozwala na to Wasze Car Audio. Na koniec, dla formalności, sprawdzamy dwa gniazda ładowania. Jedno już załapało, drugie też już załapało. Oba bez problemu, z tą samą prędkością, którą wspierają Wasze smartfony. Może wyjątkiem będą te jakieś turbo szybkie, najszybciej ładujące się, ale w naszych smartfonach pełna prędkość ładowania. Sami możecie ocenić, jak łatwo się łączy, jak gra, że nie ma w zasadzie szumów. To jest też dość duża, moim zdaniem, zaleta tego urządzenia. 75 zł cena za ładowarkę z naprawdę fajnymi możliwościami ładowania, bo większość smartfonów, które wspiera szybki format ładowania, będzie tutaj spokojnie, pełną prędkością się ładowało. Naprawdę bezproblemowe połączenie Bluetooth, łączy się w zasadzie w ułamku sekundy. Do tego dobra jakość dźwięku. Tak naprawdę ja posłuchałem sobie troszeczkę z plików właśnie wysokiej jakości zgranych na kartę pamięci i przez Bluetooth i nie widzę wielkiej różnicy. Myślę, że ktoś, kto tam widzi różnicę, a raczej słyszy, to troszeczkę jest, chce być wyżej niż dupę ma. Wiesz co, wiadomo. To tak jak ostatnio, to muszę to wtrącić. Ktoś nam skomentował, że słuchaliśmy soundbara podpiętego do telewizora i odtwarzaliśmy pliki MP3, a nie jakieś flaki, nie? Więc ja na tym soundbarze prywatnie słuchałem plików wysokiej jakości. Tak jak jest tutaj, nie ma absolutnie żadnej różnicy dla przeciętnego ucha. Nie ma takiej możliwości, żeby po transmitterze zobaczyć różnicę. A co więcej, to jeszcze, żeby naprawdę jakąkolwiek różnicę dało się słyszeć, to trzeba mieć wypasiony zestaw Car Audio w tym wypadku. I to nie może być połączenie przez transmitter, tylko no, bezpośrednio by było. Też tak myślę, że to jest troszeczkę takie, nazwijmy to, na siłę gadżet, ale jest, działa, jak ktoś ma flaki i sobie chce z flaków słuchać, proszę uprzejmie. U mnie nie było problemów, aczkolwiek doczytywałem się, że gdzieniegdzie występował jakiś problem z przewijaniem piosenek, czy czasami się coś przywieszało. Być może ja miałem po prostu szczęście, albo w jakimś dobrym, faktycznie z dobrego źródła. W Gita Audi to wszystko działa. W Gita Audi działa wszystko. To, co mi się jedna rzecz, która nie podoba, którą chciałbym, żeby zmienili, no bo kiedyś pytaliście, czy on się wyłącza razem z zapłonem, czy będzie na wyłączonym zapłonie wciąż aktywny. To zależy od gniazda zapalniczki w Waszym samochodzie, od instalacji elektrycznej. U mnie niestety jest włączone cały czas, więc muszę za każdym razem je wypinać, no, w samochodzie, bo inaczej ciągnie akumulator. Jak wyłączam samochód, no to gaśnie też. Masz odcięty po prostu zapłon do zapalniczki. Dokładnie. I dlatego, że u mnie tego nie ma, to chciałbym, żeby tu był jakiś fizyczny przełącznik, żeby po prostu cyk i jest wyłączone, żeby nie musiał za każdym... szurać, wyciągać cały czas. O to mi chodzi. Tego mi brakuje, ale uważam, że za 75 zł jest to opcja świetna, zarówno jeśli chodzi o odtwarzanie muzyki, jak i o ładowanie smartfonów na przykład. Tak, no mamy starszy samochód, który nie ma wbudowanego portu USB. Umówmy się, nawet w nowych, jak testowaliśmy samochody za 200-300 tysięcy, tam miały tak wolne ładowanie w tych USB-kach, że to jest jakiś żal, to lepiej sobie taki transmitter włożyć. Ktoś ma starszy samochód, nie ma połączenia Bluetooth, proszę bardzo, łączy sobie przez radyjko. Jeszcze zwłaszcza jak mamy taki transmitter i ten B300 i ten B301, nie ma mowy o jakichś męczących nasze ucho szumach, nie, więc tutaj można naprawdę przyjemnie słuchać. Ja dla porównania mam taki za 30 zł, nawet za 20 zł chyba z AliExpress, też działa bez problemu, ale już się pojawiają szumy. No i też widać, że ta jakość tego połączenia jest jednak gorsza. Tu jest błyskawiczna, naprawdę. Wchodzi się, wszystko się łączy automatycznie i od razu możemy odtwarzać muzykę. B301 zdecydowanie polecam. Myślę, że urządzenko zresztą zdobyło już swoją renomę po B300 i tutaj delikatne szlify zostały poprawione. Z Wami dzisiaj Burzyk i Doman. I troszkę inny rok, delikatnie zmieniony. Do zobaczenia. B301. Jest git.